Ten film zawiera treści uznane przeze mnie jako cringe'owe, dlatego jeżeli jesteś osobą o słabej tolerancji na żenadę, proszę o nieoglądanie jego dalszej części. Chciałabym jeszcze dodać, że do tego challenge'u nominuję Glitcha, Chloe i każdego, kto ma ochotę go zrobić, ale w szczególności te dwie osoby. Jak nie odważycie się nagrać, to jesteście miętkie pipy. Hej, 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 my baguettes? Welcome back to my channel, and today I am gonna talk in English every time when I get greeting from my friend on Movie Star Planet. Let's begin! Tak, w tym odcinku będę mówić po angielsku za każdym razem, kiedy dostanę pozdro. Jeżeli ktoś nie zrozumiał początku, ale pewnie i tak będą napisy na dole, więc nieważne. Thank you so much, piękna dama, for the greeting. But I have to explain what I am gonna to do in this film. Video. Oh, in this video. So I will be talking Polish for a minute. Uznajmy, że to pozdro się nie liczyło, na chwilę będę mówić tylko po polsku, żeby wam wytłumaczyć zasady. Będę mówić po angielsku za każdym razem, kiedy dostanę pozdro, natomiast jeżeli dostanę kolejne pozdro, to znowu wracam do języka polskiego. I tak będą te języki się przemieniać. I tak, zacznijmy od tego, że bardzo, bardzo was przepraszam za wszystkie błędy gramatyczne, bo ja nie jestem perfekcyjna w angielskim i to też jest odcinek, więc na filmiku bardzo łatwo jest spalnąć jakąś głupotę, więc też weźcie to pod uwagę. Po drugie, jeżeli nie macie włączonych napisów, to włączcie je, tutaj gdzieś na dole można je włączyć. No i to chyba by było na tyle. Zanim jednak zaczniemy film, moja asystentka Aneta chciałaby wam o czymś opowiedzieć. Tego nawet nie widać. Obstawiajcie teraz w komentarzach, czy połamię sobie giry. Uwaga! I have crippling depression. Czy kiedykolwiek bolały cię plecy po obejrzeniu całego sezonu serialu w jedną noc? Marzysz o tym, aby mieć fotel wygodniejszy niż twoje własne łóżko? Jeżeli tak, to dzisiaj mam dla ciebie coś super! Przedstawiam wam fotel marki El Diabolito Diablo Chairs. Jest on po pierwsze mega wygodny. Nigdy w życiu nie siedziałam na niczym wygodniejszym. Po drugie, możecie go dostosować do swoich preferencji. Tutaj jest taka poduszka. Jeżeli jej nie chcecie, możecie ją zdjąć. Tak samo podłokietniki. Możecie je sobie ustawić w pozycjach takich lub obniżyć, jeżeli tak wam wygodniej. Ale najlepsze w tym fotelu moim zdaniem jest to, że możemy go ustawić w pozycji 180 stopni! W sensie możemy na nim leżeć. Rozumiecie to? Nie wiem, czy teraz powinnam pokazać te funkcje. No dobra. No, pewnie teraz wyglądam jak idiotka. Okej, koniec tej zabawy. I słuchajcie, jeżeli już ustawiliśmy w tej pozycji fotel, to bardzo łatwo może on wrócić do pierwotnego stanu. O! A tak zupełnie na poważnie, polecam zakup takiego oto fotela wszystkim osobom, które spędzają bardzo dużo czasu przed komputerem. Tak jak ja. Ja osobiście wybrałam sobie taki oto biało-czarny kolor z czerwonymi elementami, ale kolorystyka jest naprawdę dowolna, jest mnóstwo kolorów na stronie, oczywiście linki są podane w opisie. To by było chyba na tyle, oddaję głos do studia. Dzięki Aneta, twój czas antenowy się skończył. Myślę, że możemy już zaczynać, więc wejdę sobie może na zakupy. I nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy zły, ale kupię sobie boostera. Bo za każdym razem, kiedy kupuję boostera, to jednak jakoś prowokuje ludzi, żeby mi wysyłali pozdra. I myślę, że teraz też tak może się wydarzyć. Zobaczmy jeszcze, ile osób jest online. 16 osób, no dobra. Żeby wam powiedzieć, co będę właściwie robić w tym filmiku, to będę przeglądać właściwie wszystkie motywy po kolei, bo ja jestem tak zacofana we wszystkich motywach. Jeszcze w ogóle ostatnio miałam bana na 3 dni. Nie wiem dlaczego. Oh no! Thank you so much, piękna dama, for the greeting! So now I am talking in English. Oh my god. Okay, so I will be doing look. I will choose this shirt, blouse, whatever. I don't like this theme so much because it's like a beach
beach theme and I never liked themes like that. It was the worst idea ever. I can't focus on choosing clothes because I'm only focused on my speaking. Kurwa! Dajcie mi pozdro, proszę! I guess they never miss, huh? Focus. Breathe. I like this hair. Jezu, dziękuję. O Boże, Aleksa, dziękuję za pozdro. Boże. Matko Przenajświętsza, teraz niech nikt mi już nie da pozdra. Coś mi się wydaje, że robienie tego pseudo-looka mi jednak nie wyjdzie, więc zróbmy po prostu cokolwiek. Jezu, ja was przepraszam. Ja tak stękałam po tym angielsku. O matko, jaki wstyd. Straszne. Czuję się teraz jak debil. Poważnie. Ale ładna ta bluzka jest. Śliczna. O Jezu, do tego łańcuszka, jak mi pasuje. O, ale cudo, ale pięknie. O, tak. W ogóle tu jest jakiś ten cały wybieracz kolorów, jak to nazwało Movistar Planet. Nie wiem, to jakoś dziwnie działa. Moim zdaniem te kolory podstawowe wystarczają. Szczególnie, że właśnie ostatnio dodali te dwie nowe paletki. Ładnie to wygląda razem. Teraz bym chciała do tego może jakieś spodnie, spódniczkę, spodnie. Tu jest nawet już taka dopasowana. Ale nie pójdziemy na taką łatwiznę. Nie pójdziemy na taką łatwiznę. Nu. To wygląda co najmniej dziwnie. Te spodnie są ładne, ale miałam je już w innym looku, więc no, coś innego trzeba wybrać. Oh my gosh! Thank you, Victory, for the greeting. So I am talking in English again. Sorry for that. This trousers looks nice, but I think it doesn't match with other clothes, so I will be searching for something different. I don't know, maybe shorts? Oh, my accent is so awful. I'm sorry. I don't think that I post this video on my channel. A post? Whatever. This looks nice! In black color will be good. Okay. Or maybe sneakers? No. Sandals will be better. Please give me greeting. Please give me greeting. I will talk in Russian English now with that hard accent. This hair looks very nice. I will choose them. I don't really have time to do such a sophisticated look, but it looks average, but nice. I will choose earrings and it will be end. I think it is a good look. I will buy it. So I will check animations now. It looks nice. I can buy it. This is not nice, but this is nice. I will buy it. Oh, this. No, this is not nice. This is nice. Jesus, what number of themes I've missed. Seriously, I'm scrolling the pages and on every page I didn't buy nothing. And it's really weird. Okay, I think it will be the end because I have bought something here and I don't want to review the things. So I will only change the animation. Very nice. Myślę, że już mogę zakończyć ten teatrzyk. Proszę, pozwólcie mi już przynajmniej pożegnać się po polsku, bo naprawdę to była taka męka. Ja myślę, że teraz wy wszyscy stwierdzicie, że Aneta, jak ty się niby do tego liceum dostałaś? Przecież ty w ogóle mówić nie umiesz. To było bardzo duże wyzwanie. Mam nadzieję, że nie będzie dużo hejtu w komentarzach, że jestem głupia i w ogóle niedouczona. Jeszcze raz przepraszam za wszystkie błędy, za mój akcent, bo wiem, że był on straszny. I mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało to moje stękanie i mam nadzieję, że czerpaliście jakąkolwiek radość z tego filmiku. Dobra, już nieważne. Do następnego i pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Show yourself.